9 lutego 1667 rok. Andruszów. Podpisanie rozejmu przez delegację posłów, kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac ze strony Rzeczypospolitej, ta Atenazy Ordin ze strony cała Rosyjskiego. Postanowieniami było zawieszenie broni oraz określenie granic, na korzyść Polski zostało odzyskane zajęte podczas wojny inflanty oraz prawobrzeżna Ukraina. Moskwa odzyskała ziemię smoleńską, czorniechewską i dla lebrzyzną Ukrainę Tymczasowo Kijów w zostało uznane za kondominium polskiej Rosji, a kozacy zaproscy mieli służyć obu monarchom. Rozajem zawierał też sesz przeciwko Imperiom Osmańskiemu i Nazowiu Krymskiemu, dokonano uzgodnień co do wymiany jeńców oraz wzajemnego zrotu cenniejszych chłopów. To spowodowało stokój wojenny pomiędzy państwami, a całych piętnaście